Centrum edukacyjne w Bire na północy Libanu rozpoczęło swą działalność pod koniec 2016 roku. Pracownicy placówki dbają, by najmłodsi Syryjczycy wyrównali różnicę między syryjskim a libańskim poziomem edukacji, a trochę starsi wykorzystali czas spędzony na uchodźstwie, zdobywając jeden z podstawowych zawodów. Pierwszym programem uruchomionym w ramach Centrum Edukacyjnego w Bire były zajęcia wyrównawcze dla dzieci w wieku od 9 do 15 lat. Organizowane po godzinach lekcje arabskiego, francuskiego, matematyki i fizyki ułatwiają młodym Syryjczykom uzupełnienie materiału, a tym samym nie pozostawanie w tyle za libańskim programem nauczania w szkołach podstawowych. W tym samym czasie dla 3- i 4-latków prowadzone są zajęcia aktywizujące. Poprzez zabawę najmłodsi uczą się kreatywności, tolerancji, podbudowują poczucie własnej wartości. Czas spędzony z rówieśnikami odgrywa niezwykle ważną rolę w ich trudnym dzieciństwie na uchodźstwie. Obecnie do placówki uczęszcza 106 dzieci, ale jest ona cały czas otwarta na przyjęcie większej liczby osób. Zazwyczaj podopiecznymi centrum są dzieci z Bire, gdyż brakuje środków na przewóz zainteresowanych z dalszych miejscowości. Centrum edukacyjne prowadzi również kursy zawodowe dla młodzieży i dorosłych. W ramach oferty uczestnicy i uczestniczki zostają przygotowani do zawodu asystentki pielęgniarki, asystenta farmaceuty, hydraulika lub elektryka. Dużą popularnością cieszą się również zajęcia z obsługi komputera. Kursy pozwalają Syryjczykom na teoretyczne i praktyczne zapoznanie się ze specyfiką danej branży. Podstawowe przyuczenie do zawodu umożliwia młodym łatwiejszy start na libańskim, a w przyszłości syryjskim rynku pracy.